Szczęść Boże, witam Was po raz wtóry w tej nietypowej scenerii. W dalszym ciągu będziemy pochylać się nad poematem świętego Jana od Krzyża o Trójcy Przenajświętszej. Mówiliśmy, że on ukazał Chrystusa jako miłość, ale mówi o nim jeszcze w jeden sposób. To, co różni ten poemat od innych poematów, innych świętych na temat historii zbawienia, to to chociażby poematu, który napisała święta siostra Faustyna, to święty Jan od Krzyża nic nie mówi o grzechu człowieka. Powodem tego, że Bóg wcielił się w Jezusie Chrystusie jako człowiek, przyszedł do nas, nie był grzech człowieka, była Jego przeogromna miłość. On chciał zakosztować tego życia ludzkiego, aby nas doprowadzić do Boga, abyśmy mogli w Nim już zakosztować życia Bożego. Ale jest jeden fragment, gdzie mówi Bóg do swego Syna w tym poemacie, żeby szedł do ludzi, by ludzie poznali piękno Jego, piękno Boga w Jezusie Chrystusie. Otóż tutaj można dopatrywać się grzechu, tego powodu, dla którego Bóg między innymi wcielił się i przyszedł do nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Otóż człowiek grzesząc oddala się od Boga, a grzech jest ohydny, jak mówi święty Jan od Krzyża. Pozbawia nas naturalnego piękna. Jest po prostu brzydki i człowiek właśnie w grzechu, świat spowity grzechem, właśnie taki jest. Natomiast Bóg jest pięknem, tym pięknem prawdziwym. I święty Jan od Krzyża w tym poemacie mówi, że człowiek, który pozna to piękno Boga, pozwoli mu się zachwycić, to siłą rzeczy odejdzie, oderwie się od stworzenia, bo Bóg jest prawdziwym światłem, autentycznym, to, czego pragnie ludzkie serce. My często instynktownie odwracamy się od tego, co brzydkie, ohydne. Można przypomnieć sobie baśnie, bajki, tam bohaterowie negatywni, którzy symbolizowali zło, są po prostu brzydcy, no bo takie jest zło, taki jest grzech. Natomiast Bóg jako miłość jest piękny. I człowiek autentycznie staje się piękny, jeżeli zbliża się do Boga. To jest kolejna cecha, o której może nie mówiliśmy, analizując symbole Jana od Krzyża. Często mówiłem, że człowiek zbliżając się do Boga, to dla niego te rzeczy stworzone tracą swój blask. A tak naprawdę zbliżając się do Boga, człowiek widzi ich ułomność, ich ohydę, ich brzydotę. Poznaje po prostu piękno Boga i sam w Jego świetle pięknieje.